Kuba, pierwszy od dawna remis czerwono-niebieskich. Jesteście nadal niepokonani. Jak więc schodzicie na tę przerwę na reprezentację? Z jakimi nastrojami? No na pewno mamy trochę mieszane uczucia, bo w drugiej połowie skorygowaliśmy dużo rzeczy, które w pierwszej nie do końca funkcjonowały tak, jak chcieliśmy. Pokazaliśmy naprawdę dużo determinacji i szkoda, że nie udało się wygrać. No pewnie z czasem to docenimy, ten punkt, który dzisiaj zdobyliśmy, bo Wisła też miała swoje okazje, ale na razie na pewno spory niedosyt. Z czego twoim zdaniem wynikały te dwie różne połowy? Bo wspomniałeś o tym, że w drugiej dużo rzeczy skorygowaliście. Co więc działo się w tej pierwszej połowie, że nie wyglądała tak jak druga? Na pewno w drugiej połowie szybciej już operowaliśmy piłką, bo też to skorygowaliśmy w przerwie. Też Wisła wyszła w pierwszej połowie dwoma defensywnymi pomocnikami. Byli ustawieni dość nisko, przez co nam trudniej było atakować. Wiadomo, no w drugiej połowie już też mieli mniej sił, więc te odległości między nimi się zwiększały. Było więcej miejsca dla nas i to potrafiliśmy wykorzystać, więc jakby konsekwencja tutaj, myślę, przesądziła o tym, że te sytuacje tworzyliśmy i szkoda, że nic nie wpadło, no chociaż nie do końca, no bo wpadło, ale jednak zostały te bramki nieuznane. No właśnie, bramki nieuznane. Powiedz mi, czy twoim zdaniem ten dzisiejszy mecz z Wisłą to był w ostatnim czasie najbardziej wymagający, jeżeli chodzi o postawę na boisku rywal, czy może masz inne zdanie? Myślę, że w pierwszej połowie na pewno. Na pewno Wisła też odrobiła, trzeba przyznać, nieźle pracę domową i musieliśmy reagować na to, co się dzieje na boisku na bieżąco, dość elastycznie, także w pierwszej połowie na pewno postawili trudne warunki, ale wydaje mi się, że w drugiej już pełna nasza dominacja na tyle, ile widziałem, bo ja tak moja widoczność ograniczała się gdzieś tak do 60 metra od naszej bramki. No właśnie, jak się grało dzisiaj w tej mgle? Ona była dosyć nisko. My z trybun widzieliśmy, że mało widzieliśmy, może tak. A jak to z pozycji boiska było? No nietypowe, mecz. Nie przypominam sobie, żebyśmy przy takich warunkach atmosferycznych grali. Cóż, no, trzeba było sobie z tym radzić. No, jest to jakieś nowe doświadczenie. Przede wszystkim myślę tutaj duże brawa dla stoperów, którzy zawsze potrafili dobrze ocenić lot długiej piłki. Nie było jakichś głupich pomyłek, a dzisiaj to na pewno nie było łatwe, także dobra nasza adaptacja. Teraz już też zaczyna się sezon taki jesienno-zimowy, więc też musimy się na to przestawić i być gotowi na to, że te boiska mogą być różne, a aura też może nie zawsze sprzyjać. Spytam jeszcze o współpracę z Andrzejem Niewulisem. To jego drugi mecz z rzędu po tym pucharowym, kiedy był w tej linii obrony, tworzył ją z innymi kolegami. Po części wynika to, wiadomo, z kontuzji Tomka. Jak wam się współpracowało? Wiadomo, że chyba ta linia obrony najczęściej dobrze jest, kiedy się nie zmienia, więc jak ci się współpracowało z Andrzejem i z linią defensywy pod jego nadzorem? No kurczę, Andrzej, to jest stary wyga, dobrze wiemy wszyscy, na co go stać. Pamiętamy z pierwszej ligi, także tutaj myślę, nikt nie miał wątpliwości, że sobie poradzi, bo też myślę, że pokazywała to opaska, którą miał na ręku, też trener mu ją powierzył, więc był odpowiedzialny za tą całą drużynę i ja się bardzo, naprawdę bardzo cieszę, że po tej kontuzji już wrócił do takiej pełnej dyspozycji fizycznej, a dzisiaj udowodnił na boisku też, że i piłkarskiej. Ostatnie pytanie, przerwa na mecze reprezentacji. Zostajecie na pozycji lidera. Fajniej będzie się pracowało w tej przerwie? Na pewno, to była też kwestia, którą dzisiaj trener poruszał na odprawie, że warto by tutaj dzisiaj było wygrać, żeby spokojnie spędzić tą przerwę właśnie w kontekście też takiej czystej głowy, jeśli chodzi o pracę, którą mamy do wykonania przez te 2 tygodnie. No tak, no na pewno to fajne uczucie i patrzymy na wszystkich dalej z góry, więc tylko może nas to motywować do tego, żeby jak najlepiej się przygotować do meczu z Lechem. Myślę, że szykuje się ciekawe widowisko. Dziękuję. Dzięki.